Dokładnie rok temu nagrałem film, jak mieć darmowe kosmetyki. I szczerze powiem, że dużej ilości ludzi przestało to całkowicie działać, bo Lunar zablokował całkowicie do tamtego klienta. Wyszło coś jeszcze lepszego. Lecimy do filmu i pokażę wam, jak to wszystko zrobić w, nie wiem, w 3-4 minuty, no bo to naprawdę jest bardzo łatwe. O, zapomniałbym. Jeszcze wam pokażę, jak ogarnąć sobie, jak wam błąd wyskakuje, bo mi błąd wyskakiwał, ale ogarnąłem od jakiegoś typka z tego... z jakiejś Szwajcarii, bo ni pani mają po angielsku. No ale dobra, zostawcie suba z dzwonem, bo wbijamy 10 kafla w tym roku. No i co? Let's go! Dobra, pierwsze co robimy, to przechodzimy do pierwszego linku w opisie. Będziecie mieli dokładnie ponumerowane 1, 2, 3, 4, co jest pierwsze, co drugie, co trzecie. I przechodzimy dokładnie do tego linku do GitHuba i pobieramy... Tutaj jak mamy Linuxa, no to na Linuxa, jak na Maca, no to na Maca, jak na Windowsa, no to na Windowsa. Klikamy tutaj Windows Portable Zip, klikamy dokładnie w to i czekamy, aż nam się pobierze. Mi się już tutaj pobrało i klikamy w to. I teraz mamy tutaj trzy pliki. Nam w sumie zależy tylko na tym tutaj pośrodku, Lunar Client QT, i klikamy na niego dwa razy. Jak widać, może się nam wszystkim wydawać, że to jest zwykły Lunar, no ale niestety nie jest, w sensie stety. W lewym dolnym rogu mamy taką strzykawkę i klikamy w nią, po czym odpala nam się cały jakby, no, system po prostu ustawień. Wam będzie zależało tak naprawdę tylko na dwóch, chyba że chcecie sobie jeszcze coś włączyć, no to sobie po prostu powłączajcie. No to tak, lecimy po prostu, powiem wam po prostu w skrócie, co jest co. Cosmetic Unlocker, no to tutaj po prostu kosmetyki. Cracked account, no to jak po prostu nie macie premki. Ja polecam to sobie włączyć, bo jak wam na przykład skina nie wczytuje, to po prostu sobie to włączacie i wpisujecie tutaj swój nick. Dalej mamy Free Look Enable, to jest na Hypixela, bo Hypixel ma zablokowanego całkowicie Free Looka, więc no. No Hit Delay, to nie mam pojęcia co to jest, ale coś z delayem, to nie wiem. Debug plus Staff Mods, nie wiem, też sobie włączę. FPS spoof, to z mojego poprzedniego filmu, możecie wiedzieć co to jest, po prostu ustawiacie sobie razy ile chcecie mieć mnożenie FPS-ów. Lunar Pack Fix, to też sobie włączcie, to w sumie tyle. I jak odpalacie i wam wszystko działa w 100%, to już możecie tak naprawdę wyłączyć ten filmik. I jak mówiłem, jak odpalicie i wam wszystko świetnie działa, to możecie już na spokojnie wyłączyć ten filmik. Ale jeżeli wyskakuje wam taki błąd jak macie teraz na ekranie, to znaczy, że macie ten sam problem co ja miałem. Więc lecimy dalej z robieniem tego wszystkiego. Wchodzimy w drugi link w opisie i klikamy w niego i powinno nas przekierować do takiej strony. Klikamy tutaj click here to unlock. Po przekierowaniu nas do jakiejś randomowej strony możemy ją po prostu zamknąć i pobieramy tutaj Lunar Client anti-agent.jar. Jar to chyba słoik, nie wiem. I klikamy tutaj download, po czym mamy tutaj takie coś. Teraz ważne jest to, co teraz będę robił. Klikacie Windows S i szukacie Lunar Client QT i nie wchodzicie w Lunara, tylko tą taką strzykaweczkę. Dobra, jak wam się już to załaduje, to klikacie z powrotem w tą strzykawkę. Klikacie agents, nie wiem jak to się czyta po angielsku. I tutaj, w to miejsce, klikacie tutaj sobie plusika i przechodzicie w ostatnie pobrane. Ja już tutaj to, jak widać, miałem pobrane. I klikamy w to i dajemy otwór. No i w sumie to tak naprawdę tyle z tego. I zamykamy to tutaj. No i otwieramy. Jak można teraz tutaj świetnie zobaczyć na ekranie, Minecraft się uruchamia bez problemu, bez żadnych błędów. No i w sumie to tyle. Jeżeli mielibyście jakiś problem czy coś, wbijajcie na Discorda, a ja postaram się wam pomóc. No i w sumie to tyle.